Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Właśnie dowiedziałem się pewnej rzeczy, którą akurat na czasie chciałem omówić. To znaczy, skupimy się dzisiaj przez chwilę na nodzie o nazwie Scale, który zajmuje się skalowaniem obrazu. Mam tutaj, no może nie w tym blenderze, mam tutaj taki prosty układ nodów, który działa, jak widać, znakomicie. To znaczy, mam zwykłą małpkę, z którą już pracowaliśmy w poprzednich tutorialach. Teraz dodam do niej nod skalujący, czyli Scale. Scale, jeżeli go tutaj wrzucę, niczego na pozór nie zmienia. A nie zmienia dlatego, że teraz skalowanie odbywa się względem oryginalnego obrazu. Oryginalny obraz mam w wielkości 1920x1080 i to jest 100%, że tak powiem, renderowanej powierzchni. Nie ma żadnego pomniejszenia. No więc scale względny z czynnikiem 1 na 1 daje dokładnie taki sam obraz. Oczywiście skalować można na różne sposoby i ta skala względna pozwala umieścić mi tego, czy też przeskalować ten obraz, na przykład tak, aby był dwa razy mniejszy. Proszę bardzo, tak wygląda w viewerze od razu efekt końcowy. Jeżeli zrobię render, no to akurat nic nie dostałem, bo nie podłączyłem kompozyta. Teraz jeszcze raz render. Teraz mam obiekt przeskalowany, jednocześnie pojawia się za nim czarne tło. Jeżeli jednak będę używał alfy, no to w tym momencie alfa jest wszędzie i dostaję elegancki obrazek. To skalowanie, które teraz jest, skalowanie względne, pozwala mi pomniejszać lub powiększać obrazek zależnie od potrzeb i to jest bardzo fajne. Natomiast ta względna skala bazuje na tym, co wchodzi do tego noda o nazwie Scale. A więc potrzebna jest wcześniej jakaś wielkość, którą Blender już zna. I ponieważ korzystam teraz z Render Layers, dobrana wielkość pochodzi z zakładki Dimensions, tam gdzie jest określony Resolution. Jeżeli wziąłbym jakiś obrazek z dysku i spróbował ten obrazek skalować względnie, wtedy jako podstawa do skalowania brana byłaby wielkość danego obrazka. Nod do skalowania może być używany również w trybie absolutnym, to znaczy, że mogę absolutnie określić bezwzględnie wielkość w punktach, na przykład 500 na 500. W tym momencie skalowanie absolutne zmienia proporcje obrazka, no i teraz, ponieważ miałem ustawioną wcześniej rozdzielczość HD, po przeskalowaniu do kwadratowego rozmiaru 500 na 500 pojawiła się dystorsja, spłaszczenie w pionie. Mogę także skalować do rozmiaru renderowanego obrazu, render size. I to się przydaje wtedy, kiedy wkładam do skalowania jakiś obraz, który jest większy lub mniejszy niż aktualny rozmiar renderowanej sceny. Przykładowo, jeżeli miałbym obrazek o wielkości 4000 na 4000 i chciał przeskalować go do wielkości mojego renderowanego obrazu, w tym momencie muszę użyć właśnie takiego czynnika. W tym momencie te wartości są bez znaczenia. Dostaję obraz rozciągnięty elegancko do granic renderowanego obrazu i tyle. Najbardziej dziwnym i najciekawszym w zasadzie w działaniu parametrem jest skalowanie do rozmiaru sceny. Rozmiar sceny to jest coś, co jest ustawione w scenie, czyli tutaj. I ten rozmiar pochodzi oczywiście z rozdzielczości, z którą renderuję swoje prace. Natomiast ten scene size wprowadzono po to, aby można było skalować do pewnej niewielkiej wielkości scenę łącznie z jej tłem. To znaczy, skalowanie używane w tym trybie bierze się z tego paska. Jeżeli teraz na przykład wyrenderuję scenę, to zostaje ona pomniejszona 50%. Natomiast rozmiar wrenderowany jest dalej taki sam, jaki określiłem w rozdzielczości. A więc działanie tego noda jest takie trochę dziwne. On powinien w zasadzie zmniejszyć scenę i nie skalować jej jakby drugi raz. To może być pewna zagadka dla niektórych. W każdym razie doczytałem się w dokumentacji właśnie tego, że jeżeli chcemy użyć na przykład backgroundu do sceny, a scena jest wstępnie zmniejszona o 50%, to nasz background się nie pomniejszy przy takim normalnym renderowaniu. I dlatego właśnie dodaje się tego noda, aby ten background można było przeskalować łącznie z całą sceną i aby to wszystko wyglądało spójnie, bez potrzeby dodawania wielu różnych skal w wielu różnych miejscach. Tyle wiem na ten temat. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.